Wiecie, co to jest giełda papierów wartościowych? To co to jest? To jest to proper. Czemu służy giełda? Spółki są notowane na giełdzie, czyli są wyceniane przedsiębiorstwa. Ile są warte, tak? I co jeszcze? Słucham? Można stracić, można zyskać, bo inwestorzy kupują i sprzedają akcje przedsiębiorstw. A przedsiębiorstwa po co emitują akcje na giełdzie? Żeby pozyskać finansowanie, żeby zdobyć pieniądze, tak? Czyli giełda to jest taka instytucja, która pośredniczy, pomaga tym, co szukają pieniędzy, czyli przedsiębiorstwom, co potrzebują, i tym, którzy mają tych pieniędzy więcej i chcą zainwestować. Zgadzacie się? Rozumiecie to? Okej. Okay. No i po co się inwestuje na giełdzie papierów wartościowych? Żeby zyskać. Żeby później mieć więcej. I właśnie tutaj studenci w tej sali uczą się o tym, jak pomnażać posiadane oszczędności, i uczą się też o tym, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą finansować swoją działalność, w jaki sposób mogą się rozwijać. Rozumiemy? Ok. No i w związku z tym, że jesteśmy tutaj w laboratorium giełdowym, ja mam dla Was zadanie związane z giełdą papierów wartościowych. Pewnie teraz byliście w testie z laboratorium giełdowego, bankowego, i tam kilka osób już rozwiązywało zadania, tak? Bo z każdej grupy wybieramy kilka osób. Tutaj to zadanie będą rozwiązywały cztery osoby, więc potrzebuję czterech ochotników. Ja proponuję, żeby grupa C tutaj przyszła do mnie, bo grupa C już brała udział w jakimś zadaniu. Nieprawda, prawda? Grupa C, zapraszam, grupa C. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę, proszę. Proszę siedzieć. Ja się na to zgłaszam. To ma literki A. Może teraz grupa A się wyprosi. Czekaj, ale ty jest widzisz? Na jedną słówkę trzeba dać się dwóch. Gdzie tu logika? Słuchajcie, zadanie polega na tym. Mówiłam Wam, że jest giełda papierów wartościowych. Innymi instytucjami finansowymi są na przykład banki. Słyszeliście o bankach? A słyszeliście o zakładach ubezpieczeń? A słyszeliście o funduszach emerytalnych? I te instytucje działają, one gromadzą pieniądze różnych ludzi w różnych celach. I jak myślicie, takie instytucje muszą być przez kogoś kontrolowane. Kto kontroluje takie instytucje? Nie. Giełda jest jedną z tych instytucji, która jest kontrolowana, a kontroluje Komisja Nadzoru Finansowego. Bardzo dobrze, w skrócie KNF. To jest taka instytucja, która kontroluje banki, czy działają zgodnie z prawem, nadzoruje giełdę papierów wartościowych, czy transakcje są zgodne z prawem, bada również zakłady ubezpieczeń. I teraz Wasze zadanie związane jest ze spółkami, które są na giełdzie, i właśnie z KNF-em. Macie trzy pytania. Proponowałabym, żebyście się podzielili. Na przykład wy robicie pierwsze, drugie, a potem kto skończy szybciej, to zrobi, odpowie na trzecie pytanie, tak? Ja mam pytanie, czemu to się tak dziwnie robi? Bo tu są dwa, do każdej stacji, do każdego komputera są dwa ekrany, ponieważ maklerzy papierów wartościowych, analitycy finansowi do pracy potrzebują co najmniej dwóch ekranów, a niektórzy mają ich 6, 12 albo 20 kilka, bo na każdym ekranie mają inne informacje, bo muszą mieć szybki dostęp do konkretnych informacji. Dlatego teraz wy macie tutaj jedną stronę tylko, a jakbyś chciał zobaczyć na przykład wykres spółki, to byś miał na drugim ekranie, wiesz, żeby szybko mieć dostęp, żebyś nie musiał szukać, otwierać kilku zakładek, żeby praca była szybsza i wygodniejsza. Czyli słuchajcie, ja mierzę czas, mam stoper, inne osoby, nie. Ty na przykład możesz pomagać. Inne osoby, które nie uczestniczą w tym zadaniu, mogą podejść i pomagać kolegom i koleżankom z grupy, bo gracie na sukces swojej grupy, tak? Wiecie o tym. O. Tak? Bo na końcu każda grupa w każdym laboratorium zbiera punkty i na koniec będą nagrody. Któraś z grup, pierwsza, druga czy trzecia, okaże się najlepsza, tak? Wy jesteście grupą trzecią. Dobra. Tu macie pytanie. Ja najpierw je przeczytam, a potem Wam dam. Pierwsze pytanie. Trzeba znaleźć nazwisko prezesa spółki KGHM. Drugie. Trzeba znaleźć aktualną cenę spółki PKN Orlen. I trzecie. Trzeba znaleźć nazwisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. To są pytania. Ja włączę.
włączam stoper. Czas, nie, start. Tu, polska mieć. Polska mieć. Możecie pomagać. Możesz tutaj podejść i pomóc. Nie, to jest chem polska mieć. Nie ma tu. A spróbuj szukać tu prezes firmy KGA. Aha. Gdzie jest oszustwo? Na trudno! Możesz tu pomóc kolego, wiesz, bo tu się tutaj pomaga. Pisać na tym, czy... Przepraszam, ale bo my wysłaliśmy 10 KGH. Ludzie! Mamy 10 KGH. Ludzie! Bo mamy 10 KGH. No, ludzie. No to już było. No to KGH mieć Polska pierwszy. KGH mieć Polska. A to tam byliśmy. O już, i gdzie to jest? Branża przemysłu, kurs, fliflota. O, tu jest ludzie. Ludzie! Jezu! Ludzie, Jędrzej! Ludzie, zarząd nie ma. Prezes zarządu. Skóra. Dobra, pierwsze pytanie zaliczone, drugie pytanie. Drugie pytanie, kto wy szukacie? Aktualne ceny spółki. Aktualne ceny spółki. Skóra Krzysztof. Nie, to są obroty. To są obroty, a wy szukacie nazwisko prezesa KNF-u. Mogę zobaczyć? Tam jest nazwisko prezesa KNF-u, szukacie. Nazwisko prezesa KNF-u. Tu nie w tym programie. Na drugą odpowiedź. W Google. Weź w Google. Prezes KNF-u. To jest wartość rynkowa wszystkich akcji. A cena akcji. Ostatnia przewodnicząca KNF. Cena akcji, nie wartość. Andrzej Jakubiak. Trzecie. Bardzo dobrze. Andrzej Jakubiak. No jeszcze wam zostało. No spieszcie się, pomóżcie. Aktualna cena PKN Orlen. Przepraszam, tu wpisz Orlen. O, tu jest PKN Orlen SA. Ale mamy tutaj, gdzie to jest? Aktualna ludzie. Cena? Tak. Czy to jest... Brawo! Super! Jest? Tak, jest. Tak, to co powiedziałeś. Super! Jest już koniec. Padliśmy na trzy pytania. Tak? Bardzo szybko i to jedna grupa, bardzo fajnie. Jesteście cudowni. Brawo dla nas. Brawo dla nas. Powiem wam od razu, że jedna grupa zrobiła to zadanie w 2 minuty 55 sekund, a druga zrobiła w 4 minuty 19 sekund. Będziemy po środku. Macie szansę, tak? Także jeżeli chcecie pobić rekord, to 2,55. Nie wiem, co jest do wygrania, bo to... Bankomat. Uwaga! Po dwie osoby przy każdym. Dobra. Uwaga, żebyście słyszeli, co musicie zrobić, tak? Po pierwsze musicie wydrukować sobie potwierdzenie, a po drugie musicie wyjąć jeden z banknotów. Tak? Gdzie nas tu pomoc? A czy to
Panie Osi, jeżeli nie umiesz w normalnym zawodzie, to masz wejść tego okresu. O, jest! Chyba to trzeba.